czwartego drogi Marek Warmi. Numer czwartego trzeci Zdzisław Rotowski. Numer czwartego czwarty Krzysztof Ziarni. Numer czwartego piąty Ryszard Bałuszewicz. Numer czwartego szósty Piotr Rytryk. Numer czwartego siódmy Ryszard Boszkiewicz. I numer czwartego ósmy Waldemar Cisek. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na meczu drugiej rundy drużynowych Mistrzostw Polski na żużlu pomiędzy zespołami klubu sportowego Stal Gorzów oraz bydgoskiej Polonii. W biegu pierwszym tego emocjonująco zapowiadającego się spotkania pojadą w kasku żółtym Bolesław Proch, w kasku białym Marek Ziarnik, obaj z Polonii, oraz w kasku czerwonym Jerzy Rębas i w kasku niebieskim Owiżyc z gorzowskiej Stali. Świetny start stalowców. Pierwszy Owiżyc, drugi Rębas, którego atakuje Bolesław Proch. Marek Ziarnik daleko z tyłu. Proszę Państwa, niezbyt dobrze zaczęło się to spotkanie. Warunki są ciężkie. Przed spotkaniem spadł deszcz. Poloniści nie radzą sobie na tym torze. Nadal pierwszy Owiżyc, drugi Rębas. Marek Ziarnik wyprzedził Bolesława Procha, który spada na czwartą pozycję. Kolejność utrzymuje się nadal bez zmian. Niezbyt ciekawie zapowiada się to spotkanie, proszę Państwa. Pierwszy Owiżyc, drugi Rębas, trzeci Marek Ziarnik i daleko z tyłu Bolesław Proch. 5-1 dla gorzowian. W biegu drugim w kasku czerwonym Okupski, w kasku niebieskim Świst, obaj z gorzowskiej Stali, oraz w kasku żółtym Rutecki i w kasku białym Krzysztof Ziarnik z Polonii. Proszę Państwa, świetny start Krzysztofa Ziarnika. Rutecki miał na starcie świecę. Ziarnik na razie pierwszy, ale już go mija na prostej Świst. Co się dzieje z polonistami, proszę Państwa? Przypominam, że regulamin jest w tym roku bardzo niekorzystny. Drużyna przegrywająca 25 punktami traci jeden punkt. Natomiast zwycięzcom, którzy wygrają tą różnicą, zapisuje się 3 punkty. Czyżby Polonia miała zacząć od ujemnego punktu? No miejmy nadzieję, że będzie lepiej. W dzisiejszych warunkach torowych decyduje start. Pewne prowadzenie Śwista. Krzysztof Ziarnik utrzymuje drugą pozycję, Okupski niezagrożenie trzeci i Zdzisław Rutecki, który miał kłopoty na starcie daleko z tyłu. Kolejność nie zmienia się. Pierwszy Świst, drugi Krzysztof Ziarnik, trzeci Okupski. Rutecki zjeżdża na czwartej pozycji z toru. 4-2 dla Stali, 9-3 po dwóch wyścigach. W biegu trzecim pojadą. W kasku żółtym Dołomisiewicz, w kasku białym Gliklich, obaj z Polonii, oraz w kasku czerwonym Franczyszyn i w kasku niebieskim Daniszewski z gorzowskiej Stali. Proszę Państwa, po raz drugi fatalny start bydgoszczan. Na prowadzeniu Daniszewski, drugi Dołomisiewicz, trzeci Franczyszyn, z tyłu Piotr Gliklich, który w niegroźnej sytuacji upada na łuku. Gaśnie mu silnik i zjeżdża.
Jak dotąd nie ma mowy, proszę Państwa, o widowiskowej jeździe. Ten, kto wygrywa start, jest z przodu. Sytuacja gwardzistów staje się nie do pozazdroszczenia. Bardzo dobrze jeździ drugi rzut gorzowian. Przypominam, że pierwszy bieg wygrał Owiżyc i w tej chwili bardzo pewnie stawkę zawodników prowadzi Daniszewski. Wygrywa Daniszewski drugi, Dołomisiewicz trzeci, Franczyszyn. Kolejne zwycięstwo biegowe 4-2 Stali, która prowadzi już 13-5 po trzech wyścigach. W biegu czwartym pojadą w kasku czerwonym Okupski, w kasku niebieskim Świst, obaj ze Stali Gorzów, oraz w kasku żółtym Proch i w kasku białym Marek Ziarnik z Polonii. Poloniści poprosili o zmianę pól startowych. Błyskawiczny start Śwista, ale poloniści są za nim. Drugi Ziarnik, trzeci Proch, którego w tej chwili atakiem wyprzedził Okupski. Bolesław Proch nie może sobie zupełnie poradzić na bardzo trudnym torze. Zdecydowane prowadzenie Śwista. Drugi niezagrożenie Marek Ziarnik. Trzeci Okupski. Pierwszy Świst, drugi Marek Ziarnik, trzeci Okupski i teraz kończy bieg Bolesław Proch. 4-2 dla Stali, 17-7 W biegu piątym pojadą w kasku żółtym Rutecki, w kasku białym Ziarnik Krzysztof z Polonii oraz w kasku czerwonym Franczyszyn i w kasku niebieskim Daniszewski. Ponownie dużo lepszy start gorzowian, chociaż bardzo dobrze radzi sobie Krzysztof Ziarnik, który jest drugi za Franczyszynem. Ojej, teraz ma kłopoty i wyprzedza go niestety Daniszewski. Proszę Państwa, sytuacja na torze nie zmienia się. Pierwszy Franczyszyn, drugi Daniszewski, trzeci Ziarnik, daleko z tyłu Zdzisław Rutecki. Przewaga gorzowian systematycznie rośnie i mam, proszę Państwa, coraz większe obawy, że Polonia może tutaj stracić 4 punkty. To znaczy gorzowianie dostaną 3 punkty duże, natomiast poloniści rozpoczną rozgrywki z kątem minus 1. Pierwszy Franczyszyn, drugi Daniszewski, trzeci Krzysztof Ziarnik. Daleko z tyłu Rutecki. 5-1 dla gorzowian i 22-8 po 5 wyścigach prowadzi Stal. W biegu szóstym spotkają się w kasku czerwonym Rembas, w kasku niebieskim Owiżyc z gorzowskiej Stali oraz w kasku żółtym Dołomisiewicz i w kasku białym Gliklich z Polonii. Piękny atak, proszę Państwa, Dołomisiewicza. Drugi jest Piotr Gliklich, który wychodzi. Poloniści prowadzą. Pięknie, pięknie, proszę Państwa. No może to będzie ten przełomowy moment tego meczu. Pięknie zachował się Dołomisiewicz, który wypracował koledze dobrą pozycję, ale trzeba teraz ten wynik dowieść jeszcze do końca. Trzeci Rembas, daleko z tyłu, proszę Państwa, Owiżyc. Upadek, proszę Państwa, Piotra Gliglicha. To jest prawdziwy dramat. Zdecydowanie z przodu.
Nie wolno tak lekkomyślnie tracić punktów. Nie wolno, proszę Państwa. Zamiast pewnego 5-1 remis. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Rębas, trzeci Owirzyc, którego usiłuje desperacko gonić w tej chwili Piotr Gliklich. Ale to jest chyba za późno. Proszę Państwa, no udało się, udało się. Na ostatnim łuku Gliklich wyprzedził Owirzyca. 4-2 dla polonistów. W biegu siódmym notujemy pierwszą zmianę. W miejsce Bolesława Procha pojedzie w kasku żółtym Cisoń. Jego partnerem z drużyny Polony będzie Marek Ziarnik, który pojedzie w kasku białym. W kasku czerwonym Franciszyn i w kasku niebieskim Daniszewski, obaj z gorzowskiej stali. Ładny start Marka Ziarnika. Niestety jego partner Cisoń upadł na pierwszym łuku. Pierwszy Marek Ziarnik, drugi Daniszewski, trzeci Franciszyn. Dobrze, dobrze Marek w tej chwili oddalił się, chociaż atakuje go w tej chwili Daniszewski. Oj, Marek, uważaj. Dobrze, Marek. Bardzo ważny bieg. Daniszewski nęka Marka Ziarnika. Jedzie bardzo blisko obok niego. W tej chwili Marek zasypał trochę zawodnika stali. Proszę Państwa, ostatni łuk i Daniszewski zbliża się znowu niebezpiecznie. Brawo Marek, pierwszy Marek Ziarnik, drugi Daniszewski, trzeci Franciszyn, upadek Cisonia. 3-3 i stan meczu 27-15 po 7 wyścigach. W biegu ósmym bydgoszczanie wprowadzają w ramach rezerwy taktycznej Piotra Griglicha, który zastąpi w kasku żółtym Ruteckiego. Jego partnerem będzie Krzysztof Ziarnik w kasku białym. Stawkę zawodników uzupełniają w kasku czerwonym Jerzy Rębas i w kasku niebieskim Owirzyc z gorzowskiej stali. Świetny start Rębasa, ale pięknie atakuje go Krzysztof Ziarnik. Młodzi bydgoszczanie, drugi Krzysztof Ziarnik, trzeci Piotr Gliklich. Daleko z tyłu Owirzyc. Niestety dzisiejsze zawody, proszę Państwa, nie są pięknym widowiskiem dla kibiców. Start, pierwszy łuk i w zasadzie zawodnicy Gęsiego podążają do mety. Bydgoszczanie od kilku biegów widać, że otrząsnęli się z przygniatającej w początkowej fazie zawodów przewagi gorzowian i zdobywają coraz więcej punktów. Pierwszy Jerzy Rębas, drugi Krzysztof Ziarnik, trzeci Piotr Gliklich i czwarty Owirzyc. 3-3 i 30-18 po 8 wyścigach prowadzą gorzowianie. Dziwna sytuacja, proszę Państwa, błąd sędziny Ireny Nadolnej, która mimo tego, że zapaliła zielone światło, tak więc start już był, odbył się, postanowiła powtórzyć wyścig po dłuższej chwili i zawodnicy startują w czteroosobowym składzie. Udany start Ryszarda Dołomisiewicza. Proszę Państwa, kłopoty z motocyklem ma Świst, który w tej chwili przeszedł trzeciej pozycji na Okupskiego. Wyprzedził Okupskiego. Pierwszy Dołomisiewicz. Kłopoty z opanowaniem motocykla ma Świst, trzeci Okupski
i Piotr, Glik, który atakuje trzecią pozycję Okupskiego. Dało mi się widzieć daleko z przodu. Ładny atak Piotra Gliglicha, który wyprzedza, proszę Państwa, w tej chwili Okupskiego. Poloniści, proszę Państwa, wjeżdżają się i radzą sobie coraz lepiej na bardzo trudnym torze. Deszcz pada coraz mocniej. Warunki są bardzo trudne jak na początek sezonu. Dołomisiewicz nie zagrożony. Drugi świst. Okupski na razie daleko, ale zbliża się niebezpiecznie do Piotra Gliglicha. Prawdopodobne, proszę Państwa, biegowe zwycięstwo Bydgoszczan. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi świst, trzeci Piotr Gliglich, czwarty Okupski. 4-2. I wreszcie lżej oddychamy. 32-22 dla Gorzowskiej Stali po 9 wyścigach. W biegu 10 pojadą. W kasku czerwonym Franczyszyn, w kasku niebieskim Grzelak, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Owiżyca, obaj z Gorzowskiej Stali, oraz w kasku żółtym Marek Ziarnik, który zastępuje w ramach rezerwy taktycznej Bolesława Procha, i jego brat Krzysztof w kasku białym. Proszę Państwa, dziwny start. Pierwszy Franczyszyn, drugi Marek Ziarnik, którego w tej chwili atakuje Grzelak. Krzysztof Ziarnik za Grzelakiem. Atakuje po małej, pięknie Krzysztof Ziarnik, który wychodzi przed Grzelaka. Warunki jazdy, proszę Państwa, pogarszają się z każdą minutą. Bardzo trudno jest zawodnikom przechodzić na wyższe pozycje. Bieg prowadzi cały czas Franczyszyn. Drugi jest Marek Ziarnik, trzeci jego brat Krzysztof Grzelak z tyłu. Wyjściu mija Franczyszyna. Drugi Franczyszyn, trzeci Krzysztof Ziarnik. 4-2 dla Polonii. Grzelak nie kończy biegu. Proszę Państwa, jest lepiej. W 11 biegu tego coraz ciekawszego spotkania pojadą w kasku żółtym w ramach trzeciej już rezerwy taktycznej, którą wykorzystują bydgoszczanie, pojedzie Ryszard Dołomisiewicz, który zastąpi Zdzisława Ruteckiego. Jego partnerem będzie Piotr Gliglich w kasku białym, natomiast dwóch najlepszych zawodników Stali Gorzowskiej zaprezentuje się również w tym biegu. To jest w kasku czerwonym Jerzy Rębas i w kasku niebieskim Świst. Niestety świetny start stalowców, proszę Państwa. Pierwszy Rębas, drugi Świst. Dołomisiewicz przechodzi udanym atakiem Śwista i podszedł pod Rębasa, którego przechodzi w tej chwili, proszę Państwa. Jest bardzo ślisko, proszę Państwa. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Rębas, trzeci Świst. Zbliżył się do gorzowskich zawodników Piotr Gliglich. Proszę Państwa, niestety. Proszę Państwa, przerywa motocykl Dołomisiewiczowi. Przerywa motocykl, Piotruś Gliglich upadł. Oby udało się dojechać Rysiowi. Ma jeszcze jedno okrążenie. Jeszcze jedno okrążenie, proszę Państwa. Może się uda. Może się uda. Szkoda, szkoda, że Gliglich upadł. Rysiu, Rysiu, dojedź 3-3. Musisz to utrzymać. Chyba starczy Ci zapasu. Ważne 3-3, Świst niebezpiecznie zbliża się do Dołomisiewicza. Nie!
Jęk, proszę Państwa! Dołomisiewicz pierwszy! Świst przez jego koło! Upada i leży na torze. Oczywista wina zawodnika gorzowskiej Stali. Ręba skończy w tej chwili wyścig. 3-2 dla Polonii. Dwóch zawodników nie skończyło biegu. Szkoda, że Piotrowi zgasł silnik. 3-2 dla Polonii. Proszę Państwa. I 36-29 dla stalowców po 11 wyścigach. Proszę Państwa, na przestrzeni 2 lat po raz drugi spotyka Polonię w Gorzowie taki przypadek, że zawody, mimo że odbywały się, proszę Państwa, w trudnych warunkach od początku, sędzina przerywa w 7-punktowej zwycięstwie gorzowskiej Stali. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.